Ja pierdolę, no bo co z nim zrobić? Co ty z tobą zrobić? Dobra, ja siadam mi tu się tymi znanymi spodniami. Nie siadaj! Ja pierdolę, nie rozumiesz? Nie siadaj, nie osłanie. Jesteś ościany, ty pięć do chaty. A Smirca, ty kurwo bystry, zamknij pizdę, bo gdyby nie estatowy z nim, nie robię na cię krzyczy. Bo się seplenisz tam. Dziwne, Ja powiedziałem, że jestem panie. Na pewno, już ci dałem. Stream jest do 12 godziny, wtedy ci mogę dać. Ale powiedziałem, że ja powiem, że nie. To mnie nie interesuje dzisiaj. Ani pilnoszy nie. To nie wiem, tajfun miał ci dać. Tak? No, 5 dych miałeś mu dać. Ale ja miałem mu 5 dych dać, że dałem mu 5 dych. To nie mówisz, że nic. Sobotę dałem mu. Sobotę, a powiedziałem, że... A powiedziałem, kurwa, nie... Nic nie miałem. On za darmo miał robić. Jest tak udawi na tej wódki, widzisz? Jaki... Za darmo. Goguś, Gogoś i Maneczko. Myślę, Zelesiu dużo się postarał, 50 ml winno być polane. Karabiny nabite AK-47, koszulka pod mój nastrój, wariacie. 3 złote. Goguś, no... Nie zrozumiałem, co najdę. Widzę ci, że poszczał się bardzo, czy co? Nie zmieniłem. Nie poszło. Chuj widzę, co z nim zrobić, ale nie wiem. Dobra, do chaty idź, tak, gdzieś siedzi. Chyba tobie na kolana. Tak. A mówiłem ci, kurwa, ubierz sobie pampersa? A nie wziąłem dzisiaj, nie wziąłem. No, trzeba ubrać, a nie tylko chlejesz, będzie dzień jak Menel ostatni. Nie, nie wziąłem. Ja pierdolę. Wszystko przepijasz. Ja mam prostatę, że już tak, prostatę masz, kurwa, im więcej chlejesz, im więcej strzasz pod siebie. No, ja mam prostatę. Jak od rana chlejesz wódkę, to od rana strzasz pod siebie. Ja mam prostatę. Logicznie. Ja nie wiem, albo spodnie przebierz, kurwa, masz coś tu, bo nie masz żadnego papieru. Ja nowe spodnie cię ubrać. Chuj, nie będzie trzymał, bo dalej mi się tu znów zadajesz. Nie, trzeba cię gonić, kurwa. Chuj. Krypy nowe, wszystko nowe ubrać. Siemanko Tajfun, pozdrowionka dla ciebie, trzymaj się. Dziękuję, pożywka. Żartowałem, chuj ci w dupę, brudasie. Tak, dziękuję ci. Dave, haha, 6 zł. Dobrze, Dave. Musi to, wiesz, musi to sobie możesz zostać, ale go nie będzie, nie musi zostać. O tym to ja będę sobie decydował, czy on zostanie, czy nie zostanie, a nie ty. No ja, i on, i ja decyduję, że on idzie. Jest pijany, on idzie, bo jest zlany, wypierdany. Co ty robisz? Po co to tak robisz? Po co to robisz? Po co to dotykasz? Nie wiem, czy powiem. Ale co ty robisz? Po co? Ale po co to przestawiasz? Że twój ryj było widać, kwestia pierdolę. Gdzie? Nie siadaj nawet tam na nic, ja pierdolę, bo do chaty i cię przebiegł. Słuchaj, gówno mnie obchodzi, twoje prywatne życie, ale niech dowie się cała Polska, że łowisz bez karty, więc kusujesz jeszcze raz, cię zobaczę, nie zmieniaj tematu, grozi ci 3 lata, Rafał, zapamiętaj, 5 złotych. No ja się boję, kurwa, nie wiem co, zrób sobie co chcesz. A co, bez karty nie można łapać w Mętkarskiej? Normalnie. Idź do chaty, się przebiegł. Kaj Bystry i Rafał, pozdrowcie Zielona Górę, 3 złote. Pozdrawiamy Zielone Góry. Pozdrawiamy Zieloną Górę. I chłopaków Zielonej Góry i kobietki was, wasze. Byłem na grzybach kiedyś w Zielonej Górze. No ale tam rosną człowiek. Kosą kurwa, kosić po nas. Zrozumcie ludzie z czatu, że wasze zdanie mnie kompletnie nie interesuje. Witam panie Sylwestrze, nazywam się Ryszard, mam 63 lata i pochodzę z Sulistrowiczek, czy jest może... Weź spierdalaj. Nie wiem co tu z tobą zrobić. Nie. Idź do chaty. Czy nie jestem... Masz możliwości takie. Idź się przebierz do chaty. Albo kurwa, nie wiem, dam ci spodnie, to i tak zaraz się zlejesz znów. A co ty, nie. Dam mu spodnie. To się zleje znów na nowo i co to da? Nie. Musi mieć od swojej znanej dupie pampersa jakiegoś. A on nie wziął żadnego pampersa, a ma kupione chyba tam z 50 sztuk, bo sam sobie kupił.
Adrian Szczepaniak, pesta chuju, wyrzuć tą bluzę z świąt debilu 3 złote. Jaka bluza mam ciągnąć? Jest sweter, nie bluza. To się pojebało głos. A ty wiesz, oni to patrzą na to, żeby im się dobrze oglądało i żeby mieli begę, tylko wyłącznie na to. A na inne rzeczy to oni nie patrzą. Ja nie będę leciał, kurwa. A czy z tych ludzi, którzy komentują... ...metra z tą, kurwa, na czarnie, żeby mu dać. Nie mówię o osobach takich postronnych, co tam nie komentują, nie wdają się. Szczegóły mają tu ogólnie w chuj. Wszystko. Siły, kurwa, niech się od spodnie, kurwa, damy. A jak ja pójdę? Bokserka, kurwa? W jego spodniach. Jak bo nam spójrz, ale dobra, kurwa, nie, no to jest bez sensu, bo kurwa, podłogę oprza. Gdzie podłogę. Gdyby to było, wiecie, ja bym tu jeszcze go zostawił, bym otworzył sobie drzwi na rozcież, dałbym wentylator na drzwi, wszystko by tu wywiewało od razu. Ale prawie do kwala. Razem prawie z nim. No dobra, tylko problem jest w tym, że jeśli on to już raz zrobił, to zarano się ojszczy jeszcze bardziej. Aż w końcu ojszczy mi tutaj podłogę, a do tego ja nie dopuszczę. Nie, wiadomo, że wy byście tego chcieli. Pan nie wytrzymał, panie. Wiadomo, znam nie dupę bagniaku. Wiadomo, że wy byście tego chcieli, bo mielibyście bekę, jakby ojszczał tu podłogę. No ale no niestety nie ujrzycie takiego widoku, więc was nie usatysfakcjonuje. Przykro mi bardzo. Dobra. Więc albo, nie wiem, on się przebierze, kurwa, nie wiem. Ja nie będę się przebierał, ja idę po prostu w kuchatę spać. W tych spodniach, kurwa, będę spał. Ja ciągnę, ciągnę. No. To się mi spodnie, kurwa, majka krzyć. No chyba, że bracia przyjdzie, albo weź się może owin jakąś folią. Chuj, o, normalnie, o! Siąni, kurwa. Chyba, że folią, bo owiniemy w pizdu. No. Buty rybackie, kurwa, że takie one są, wiesz, powiem, tak ogrodniczki. No. Tak nie przecieknie. Z kwaterem się uginiemy, kurwa mać. Tak, dupa jest. No ja wie, dupa. Rybaczki, wezmę no. Rybaczki, gumiaki. Normalnie. Wiesz, one są na szelkach, wiesz, takie jeszcze popaki, kurwa, wiesz, gumiaki. Ej, nie kurwa. Ale pomaga, kurwa. Nie no, może, a jest jakaś folia, to może byśmy go folią w pizdu owinęli, niech tak siedzi za owinięty folię. No bo taśmą by go całego okleić. No, taśma przepuści. Ja pierdolę, nie wiem co z nim zrobić. Dobra, ja wypieram. Myślę, ten i parę. Ja nie mam żadnych groszy teraz, z tym do 12 godziny. Jest. No kurwa, jej nie ma ani centa. Przykro mi bardzo. Dobra, pójdź YouTube, ja dam sobie radę. Trzeba było nie chlać jak ostatni mamy. Ej, chodź, ej, Trzeba było nie chlać jak ostatni menel. Oddałeś mi? To byś nie szczał pod siebie. O, się wkurwił, panie, jemny ziomy, kurwa. O, się wkurwił. Jeden, drzwiamy i chuj, idę. No szkoda, że go nie będzie, no ale trudno, no jak się oprzał, no to musi iść do domu, nie będę go wyjścia. Bo co innego z nim zrobić. Nie będę tutaj pozwalał, żeby ktoś mi tu malinę robił totalną, żeby na podłogę mi tu szczał. A jakbym go zostawił, to do tego by to dopuściło. Znaczy, do tego by się stało. Bo teraz już obszczał się po kurwa kolana, to później by się drugi raz obszczał po buty, a trzecim razem to już by obszczał sam podłogę. No to sorry, nie tędy droga.